Panie profesorze, pan przyznał się, że to jest dla pana najważniejsza nagroda w życiu. Tak, myślę, że tak mogę. W swoim już dość długim życiu byłem takim dzieckiem szczęścia. Wiodło mi się i dostałem wiele nagród, to aż chcę się przyznawać. Tak jak między innymi Borysa Pistoriusa, Schlesienpreis w Hanowerze, czy też prezydenta Raczyńskiego w Londynie. Mogłem go poznać. Nagrodę Polityki, którą wręczano mi we Wrocławiu i przy wręczeniu był prezydent Kwaśniewski. Ale najważniejsze w moim życiu i absolutnie to nie jest jakaś... To jest nagroda mego miasteczka Strzegom. Ja się urodziłem w Strzegomiu, w mieście kamieniarzy. Piękne miasto, które doznało bardzo mocnych zniszczeń w czasie wojny. I to miasteczko mnie wyróżniło, zauważyło, a w takich rzeczach jak miasto swoje, rodzinne, tam jest najwięcej recenzentów, bo ci obserwują, sąsiedzi się znają, wszystko, zalety, wady, zachowania. I tak samo w tym wypadku, kiedy moje miasto Opole i województwo przyjęło to przez aklamację, to jest najważniejsze, a to jest zróżnicowane środowisko, bo są przecież ludzie różnych opcji politycznej i tu jest dużo recenzentów, którzy patrzą, znają mnie od 50 lat, więc jeżeli to dostaję, to jest najważniejsze wyróżnienie, bo w swojej rodzinie najtrudniej osiągnąć jakąś pozycję, że tam traktują wyróżniając. I tak się stało, także to wyróżnienie, poza tym ono nie jest zdewaluowane. Bo w Polsce następuje taka sytuacja, że się masowo daje nagrody i one później nie mają żadnej wartości, naprawdę. Ja pamiętam, kiedy dostałem w czasach PRL-owskich nagrodę wojewody, to myśmy przyjmowali, wtedy 50 osób przyjmowało. I powiedziałem, panowie, dewaluujecie to wszystko, bo co to znaczy? Nagroda była w wielkości takiej, że mogłem kupić za to wtedy, bo to pieniężna była, rowerek dla mego synka, taki malutki. I wtedy powiedziałem, zachowałem się trochę nieprzyzwoicie, powiedziałem, panie wojewodzie, poszanujcie nagrody, nie dajcie masówek, bo jak w czasach niemieckich Opola, jeden dostał nagrodę miasta, to domek lodowy na Winowie do dzisiaj stoi. Mógł sobie kupić domek lodowy. Więc jest kwestia tego, że tak w Noblu nie można tego dawać 10 i tak dalej. Więc ta nagroda o tyle jest ważna. I to jest bardzo ważne, że ona jest dość rzadka i wtedy ona naprawdę wynosi. I ja się czuję naprawdę zaszczycony, że akurat zauważono, że tu jestem, że tu piszę, że tu coś tworzyłem. I to jest bardzo ważne. A po prostu jak mam w kręgu tych, którzy dostali te nagrody, profesor Simonides, no jest absolutnie, jest to postać emblematyczna w Opolu. Jest, ona była zawsze obecna, jej ruchliwość, jej znaczenie. To był prawdziwy senator tej ziemi. My mamy różnych senatorów, a nie wiemy, jak się nazywają. Czasem 4-5 kadencji. Simonides niosła godność senatorską, wielki uczony i tak dalej. Arcybiskup Noso. Postać emblematyczna tej ziemi, absolutnie. To jest... Ile mamy hierarchów? Wiemy, jak tego dużo jest, nie? A tu z pozycji biskupa osiąga taką pozycję europejską, że tutaj przyjeżdżał Petering, tu przyjeżdżał Kohl, tu... To jest postać. Więc Opole, które miało po wojnie szczęście do takich postaci, które są... Nazywam jeszcze emblematyczne. Takim jest burmistrz dawny Karol Musioł. Fenomen Musioła, który się czuł gospodarzem i zrobił rzecz fantastyczną. Wyniósł to miasto na pierwszy plan, bo stworzył Festiwal Polskiej Piosenki w czasach. Dzisiaj to by nie było ważne. Ale wtedy, kiedy polska piosenka była miała tak wielkich twórców, jak Osiecka, jak Kofta, jak Młynarski. Kiedy to było tak ważne, takie talenty się rodziły, kiedy wszyscy to słuchali, to myśmy byli zamurowani. To cała Polska przecież przez 3 dni nie oddychała, tylko patrzyła w ekran, to co się działo, to miasto żyło. No i to co się stało, że wniósł do kultury wysokiej, nie tej takiej, że tam się coś śpiewa Baby Love Me Do i się robi z tego przebój, tylko wielkie przeboje, wielkie, to Osieckie, to Rodowicz, Niemena. To jest też postać, która jest, więc te miasta są szczęśliwe, które mają indywidualności, kolorowe ptaki, bo banał zabija.